Dzień dobry, witam szanownych państwa. W materiale przed, w zasadzie świątecznym już, więc czemu mam ciemno przed oczami? O, naprawiło się. Więc już teraz, moi kochani, życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Dużo zdrówka przede wszystkim. Bardzo wam dziękuję za kolejny rok. Ja pierdzielę, to już... O, pierwszy frag. To już chyba 7 lat, albo 6 lat. Nie mam pojęcia, w każdym razie nie pamiętam swojego w sumie życia sprzed YouTube'a, tak naprawdę. Więc bardzo wiele dla mnie znaczycie, wasze wsparcie jest dla mnie również nieocenione. Także przede wszystkim zdrówka, wszystkiego dobrego, szczęśliwego nowego roku, tam za tydzień. A dzisiaj, moi kochani, oj, w dupę dostaję, chciałem tak na luzie zupełnie wejść w to Boże Narodzenie i zagrać w WW3 na nowej mapie, TDM-ie, na Moskwie, którą mapę gra się bardzo dobrze i generalnie WW3 zaczyna mieć coraz większy potencjał. Liczę głęboko na to, że kiedy gra wyjdzie w marcu w formie free-to-play już, to wszystko, co jest teraz robione, te wszystkie zmiany, bo generalnie było ostatnio parę patchów, które naprawiały niektóre rzeczy, jakieś tam dźwięki, animacje, rzucanie granatów, stabilność serwerów i tak dalej, ogólnie deweloperzy praktycznie codziennie coś tam tweakują, coś tam naprawiają. Bardzo fajnie jest to wszystko komunikowane, między innymi na Twitterze. Mam nadzieję, że to wszystko zaprocentuje, bo... Zarajewnie. Bo niestety, moi drodzy, albo stety, biorąc pod uwagę wszystkie FPS-y aktualnie AAA, no to naprawdę jest niewesoło. I powiem wam szczerze, że tak przez chwilkę nawet się zastanawiałem, w którą stronę ja teraz powinienem iść. Co ja powinienem nagrywać tak naprawdę? Jeszcze w dobie dzisiejszego YouTube'a, gdzie bardzo często ma się mizerny wpływ na oglądalność i na docieralność materiałów do was. O Boże, ale zważywiłem. O matko, masakra. Wracając do myśli, że biorąc pod uwagę tą słabą docieralność czasami niektórych materiałów, tak jak ostatnio pierwszy film z Ready or Not, bardzo wam się spodobał. Wszedł bardzo fajnie, tak. Wczorajszy wszedł mega, mega słabo, mega, mega niefajnie, więc często po prostu ciężko cokolwiek z premedytacją zrobić tak, abyście oglądali to dużo i często. I tak... O Jezus, jaki kamper, serio. I tak troszkę się zastanawiałem, w jaką stronę może pójść w tym 2022 roku. No i zobaczymy. Coś tam sobie przemyślę w nowym roku, zobaczę, jakie gry powychodzą. Miałem trochę szczęścia. I zobaczymy, jakie tutaj decyzje podejmiemy. Tak jeszcze, jeżeli chodzi o mnie, to bardzo chciałbym zacząć więcej streamować na pewno w tym 2022 roku. Już teraz Twitch TV Kromka Chleba, więc zapraszam do ewentualnego zafollowowania. No i tak powiem wam szczerze, że myślałem troszkę właśnie o tym WW3. Jako o grze z naprawdę ogromnym potencjałem. A tu był jeszcze gość z boku. Z naprawdę ogromnym potencjałem, z takim battlefieldowym trochę sznytem. Oczywiście BFX w dalszym ciągu, czy gra jest dobra, czy gra jest zła, to nie mam zamiaru się w ogóle odcinać od tego. Natomiast bardzo czekam, też wam powiem, na jakąś taką niespodziankę. Może się uda takowej doczekać. Tak jak kiedyś, te parę lat temu, wyszedł Rainbow Six Siege. W zasadzie z dupy, można powiedzieć. No i potem zostałem z grą na naprawdę, naprawdę bardzo długo. Może WW3 będzie właśnie takim tytułem też. Takim troszkę Feniksem z popiołów. O kurde, ile ludzi. Feniksem z popiołów. No, w sumie już tak naprawdę stał się tym Feniksem z popiołów, ale wiecie, o czym mówię. Przegraliśmy. Lipa. Tak miałem wrażenie, no troszkę tam zabijałem, ale troszkę zabrakło.
Generalnie na temat tej mapy samej, Moskwy, wydaje mi się, że jest to najfajniejsza mapa do TDM-u. W dalszym ciągu uważam, że trochę więcej, może o parę osób przydałoby się na tych mapach, natomiast jest ona na tyle fajnie zaprojektowana, na tyle fajnie tutaj zabudowanych przejść jest, że gra się dobrze, że można pobiegać, jest też podwórko. O, ale mi wypaskudził z shotguna. W ogóle tamte drzwi, w które strzelałem, one są przebijalne. Aż się zdziwiłem i tak powiem wam szczerze, zaskoczyłem bardzo pozytywnie, że można je przestrzelić i kogoś za tymi drzwiami zmasakrować, albo zostać zmasakrowanym. Ale taka mikrodestrukcja jest obecna. Co jest bardzo git, bardzo git. Po tym placu można oczywiście biegać, tam na dole. Okej. Okay. W ogóle muszę sobie następny meczek zagrać może nie takim długim karabinem szturmowym, bo to jest w dalszym ciągu ten początkowy. Nie grałem ostatnio, powiem wam szczerze, w WW3 w ogóle, dlatego nie mam jeszcze raczej niczego sensownego odblokowanego. Myślę, że przez święta albo i po świętach pogram troszkę więcej i też się odblokuje jakieś inne rzeczy. No, gorąco było. Natomiast widzicie, że czasami są tutaj takie momenty dużej, nie chcę mówić nudy, bo na tej mapie jest to jeszcze naprawdę fajnie zrobione, ale myślę, że fajnie byłoby się zastanowić nad dodaniem jeszcze paru osób może na serwer. Chociaż tutaj, kurczę, dobrze się czuję na tej Moskwie, jest tak korytarzowo. Można zajść fajnie na plecy, bo jest parę balkoników, jest takich możliwości zajścia z zupełnie innej strony, skrócenia sobie drogi, zaflankowania przeciwnika, więc ten layout tej mapy jest jak najbardziej na plus. Dajcie mi znać, moi drodzy, czy wy w WW3 dalej gracie. Teraz w ogóle trwa 50% więcej XP, punktów doświadczenia, jeżeli będziecie grali, więc więc oczywiście możecie sobie wbijać ten poziom. On w marcu w dalszym ciągu będzie chyba resetowany, z tego co kojarzę, więc jeżeli wam bardzo zależy na levelowaniu, to może niekoniecznie warto, ale na pewno gra się w to WW3 bardzo, bardzo przyjemnie. Dobra. Na razie wygrywamy, warto byłoby może zrobić 1-1, żeby jeszcze troszkę pograć tutaj. Ale strzela się mega przyjemnie, strzela się bardzo fajnie. W WW3. Tym razem się nie udało nikogo dorwać. Niestety. Responsywność również jest fajna, na fajnym poziomie. No dodaje się tutaj wiele rzeczy się dodaje w tej grze. Mam nadzieję, że Farm 51 dowiozą temat do marca i dowiozą też całe wsparcie gry później. No ale wiadomo, że w modelu free-to-play to wsparcie musi być ciągłe, musi być non-stop, bo inaczej lipa. Kurczę, tam były dwa claymory, widzieliście? Wszedłem na dwa claymory, ale przeżyłem. Dobra, no ale halo, panowie, no co ja tutaj samemu gram? Kurczę. 39-39. Podleczeni. No i dostajemy w dupę. Obawiam się, że to się może nie udać delikatnie, rzecz biorąc. Okej. Okay. Ojej. Och. Jeszcze był na dole z shotgunem. Kurczę, lipa. No coś tam strzelamy, ale chyba będzie za mało odrobinę. Ale znowu jesteśmy na prowadzeniu. A, już nie. Ale tam polecieli. No niestety. Także, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Jeszcze raz życzę wesołych świąt, spokojnych. Odpocznijcie sobie przez tą przerwę od pracy, jeżeli możecie, od szkoły. Na pewno odpoczywacie. Jestem najlepszym graczem. Fajnie, 24-9. Nie jest źle, szkoda, że nie wygraliśmy. Pamiętajcie, Kromka gada, radzi, nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa, pa.